świat uniwersum horroru, ciche miejsce został najechany przez bezwzględny gatunek kosmitów, który mimo, że nie posiadał nowoczesnej technologii, zdołał sprowadzić cywilizację ludzi na skraj zagłady. Witajcie na kanale Gracz Fan. W dzisiejszym materiale z okazji zbliżającej się premiery kolejnego filmu o tytule Ciche Miejsce Dzień Pierwszy postanowiłem, że opowiem wam o genezie tego obcego gatunku. Posiłkował będę się wiedzą, która pochodzi bezpośrednio od reżysera Johna Krasińskiego. Z góry dziękuję za każdą łapkę i komentarz, bo pomagają w dotarciu z materiałem do większej liczby odbiorców. Świat aniołów śmierci, bo tak też ludzie nazywają ten gatunek kosmitów. Jest bardzo niegościnnym miejscem, w którym przedstawiciele naszego gatunku nie przetrwaliby nawet chwili. Planeta ta spowita jest ciemnością, gdyż nie dociera tam światło z żadnej pobliskiej gwiazdy. Temperatura sięga tam zera bezwzględnego, co z automatu powoduje, że nie mogłoby powstać tam życie na zasadach, jakie znamy. W niektórych miejscach jest ona zaś ekstremalnie wysoka z powodu aktywności wulkanicznej, która jest jedynym źródłem światła w tym mrocznym świecie. Gdyby człowiek wylądował w tamtym świecie i posiadał kombinezon chroniący przed niską temperaturą, szybko zostałby dosłownie zmiażdżony przez grawitację, która jest kilkaset razy silniejsza niż grawitacja planety Ziemi. Mimo skrajnie ciężkich warunków panujących na tej planecie, zdołało powstać tam życie. Nie wiadomo jednak, czy w sposób naturalny, czy może sztuczny, poprzez ingerencję innej, bardziej zaawansowanej obcej cywilizacji. Ostatecznie ich dom został zniszczony w wyniku niewyjaśnionej eksplozji, po czym cała planeta rozpadła się na dziesiątki mniejszych fragmentów skalnych. Każdy z nich zaczął zmierzać w innym kierunku, niosąc na sobie przedstawicieli gatunku aniołów śmierci. Stworzenia te były bowiem praktycznie niezniszczalne, dlatego też zdołały przetrwać tak niewyobrażalny kataklizm. Na drodze roju powstałych asteroid niestety stanęła również planeta Ziemia. Wiele fragmentów skalnych spadło w okolicach Nowego Jorku, Szanghaju czy też w Meksyku. W ten właśnie sposób anioły śmierci dotarły na Ziemię i rozpoczęły proces wyniszczania żywych organizmów. Z pozoru mogłoby się wydawać, że był to czysty zbieg okoliczności i obcy gatunek trafił do nas przypadkowo. Jednak Krasiński dodał, że eksplozja ich planety mogła nie być przypadkowym kataklizmem i mogły ją wywołać inne siły pozaziemskie. Seria jest cały czas rozwijana, więc być może w przyszłości poznamy ze szczegółami powód eksplozji ich dawnego świata. Według jednej z hipotez, byli oni bowiem specjalnie hodowanym gatunkiem, który służył innej, bardziej zaawansowanej cywilizacji do oczyszczania galaktyki z innych niepożądanych form życia. Były to bowiem dzikie bestie, które kierowały się swoim instynktem i ich jedynym celem było polowanie i neutralizacja innych stworzeń. Nie wykazywały przy tym cech inteligencji, więc jako narzędzie spełniały swoją rolę w 100%. Potencjał bojowy aniołów śmierci jest ogromny, dlatego jeśli będziecie chcieli, mogę przygotować film o starciu tego gatunku z innymi stworzeniami pokroju ksenomorfów. Tymczasem trzymajcie się, cześć!